Była sobota, godzina 5 rano. Pracownik zakładu oczyszczania miasta myślał, że leży tam jakiś pijak. Nie lubię budzić śpiących na klatkach schodowych pijaków. Mogą być z tego kłopoty, powiedział. 2 godziny później pewien mieszkaniec domu przy ulicy Szewskiej 7 wezwał pogotowie i milicję. W województwie krakowskim zdarza się rocznie około 300 śmierci, które kwalifikuje się jako nieszczęśliwe wypadki. I na tym koniec. Dlaczego ta śmierć stała się tak głośną sprawą? Lekarz pogotowia przemieścił zwłoki, zanim przybył milicyjny fotograf. Jak się stało, jak w każdym razie zwłoki, prawda, były. Czy został podrzucony, czy upadł, ale jestem przekonany, że na pewno, że był pijany i że upadł. To jest niemożliwością, żeby ktoś upadł z drugiego piętra na to, żeby to się nie rozprysło, ta krew. Raczej, że został zamordowany gdzieś i podrzucony. Takie plotki tam. Stał tu taki pan, w bramie na dole, nieco chyba anormalny. No i mówił, raz mówił, że przyszedł ten student do jakiejś młodej mężatki, tu mąż ich zastał, zrzucił go z drugiego piętra. Za godzinę mówił znowu, że głowa leżała tutaj pod schodami, a ciało było na podwórku. Później znowu, że z 3 nożami leżał. Zmarły student Stanisław Pyjas należał do niewielkiej grupy studenckiej, która współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, działającą jawnie w Warszawie nieformalną organizacją opozycji. Polskie organa bezpieczeństwa śledziły działania dysydenckich studentów. W momencie, kiedy myśmy podjęli tę inicjatywę, kiedy ja zebrałem dosłownie, nie wiem, 300 zł na Komitet Obrony Robotników, wśród najbliższych znajomych zostałem wezwany na Plac Wolności na przesłuchanie do Służby Bezpieczeństwa, gdzie mi mówiono, że podejmuję działania sprzeczne z prawem i grożące w interes i tak dalej, i że się mnie ostrzega. Tak samo wyście przecież robili grupę, która dyskusyjną i... Tak, dużo wcześniej. Która za czytanie książek, które tak zwanych książek bezdebitowych byliśmy wzywani na przesłuchania, tam nie wiem co... Chodzimy, że apatek. Więc spotyka się bez przerwy z tego typu reakcjami, kiedy goni za mną 15 panów i w 3 samochody jeżdżą, które numery mogę panu podać, jeżeli pana interesują. Pyjas znał mieszkającą w tym domu studentkę, Barbarę Paneczko. Adres, ulica Szewska 7, nie był przypadkowy. Nie odpowiedzieć, czy faktycznie miał jakiś plan związany z tym, żeby tu przyjść. Myślę, że to bardziej było związane z tym, że w ogóle wiedział, że tutaj ja mieszkam, że kiedykolwiek tutaj w ogóle był. No i jeżeli faktycznie, raczej to było coś, że mu strzeliło do głowy, żeby tu przyjść, tym bardziej o tej godzinie, a nie żeby faktycznie miał jakieś powody, żeby przyjść. Sekcja zwłok rozpoczęła się tego samego dnia o godzinie 12. Dokonywali jej najlepsi specjaliści Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Stanisław Pyjas doznał szeregu obrażeń twarzy ze złamaniami kości twarzy, nosa, żuchwy, szczęki i szeregu ran tłuczonych w rejonie twarzy. Te obrażenia powodowały krwawienia z uszkodzonych naczyń krwionośnych, które ten krwotok spływał do jamy ustnej i otworów nosowych i doprowadził w efekcie do uduszenia, zachłyśnięcia się krwią do dróg oddechowych i do płuc Pyjasa.
Tego samego dnia później, gdzieś w krakowskiej komendzie milicji, napisano raport. Stanisław Pyjas zmarł na skutek upadku na betonowy podest klatki schodowej. Dwa i pół tygodnia przed śmiercią Pyjasa jego bliscy przyjaciele Wildstein, Godyń, Beck, Maleszka i Balcerek otrzymali anonimowe listy. Wulgarnymi słowami szkalowano w nich Pyjasa i dawano do zrozumienia, że Pyjas jest kapusiem służby bezpieczeństwa i że takich skurwysynów należy tępić. Adresaci listów czytali je Pyjasowi w jego pokoju w akademiku i żartowali z nich. Ale Pyjas denerwował się. Z jego inicjatywy zrodziło się zażalenie do urzędu prokuratury. Pismo złożono w prokuraturze 5 maja. Półtorej doby później Pyjasa znaleziono martwego. A jak długo to ten proces konania przez uduszenie mogło trwać? To jest kilka minut. To jest kilka minut. Od momentu, to znaczy, trzeba powiedzieć, kiedy zaczęło krwawić, kiedy stracił przytomność, ponieważ tutaj mamy pewne cechy, które wskazują, że jednak doznał wstrząśnienia mózgu. To znaczy, że on stracił przytomność po doznaniu urazów głowy, twarzy. To trzeba przyjąć, że to trwało kilka minut. Nie. Wyjątek z zeznań Bronisława Wildsteina, najbliższego przyjaciela Pyjasa. Dyżurujący w komendzie milicji oficer oznajmił nam, że ciało Pyjasa jest w zakładzie medycyny sądowej. Na drugim piętrze budynku powiedziałem strażnikowi, że jestem bratem Pyjasa i chcę zobaczyć ciało. Strażnik zaprowadził nas na parter i pokazał nam ciało. Było czymś nakryte. Zobaczyliśmy tylko głowę Pyjasa i obrażenia na twarzy. Moim zdaniem obrażenia były spowodowane uderzeniami. Wróciliśmy do akademika. Nie pamiętam, ale możliwe, że powiedziałem, że Pyjas został zamordowany. W mieszkaniu członka koru Jacka Kuronia w Warszawie dzwoni telefon. 7 około godziny 11. Zadzwonił telefon. Był to Leszek Maleszko, który mówił, że bardzo takim napiętym głosem w dniu dzisiejszym naszego kolegę zamordowało UB. Aż tak. Mówi Leszek Maleszko, w dniu dzisiejszym naszego kolegę zamordowało UB. I ja się zastanawiam, że on jest tak strasznie zdenerwowany, że właściwie nie odpowiada za to, co mówi. Więc mówię do niego, uspokój się, bardzo uspokój się, nic nie róbcie, poczekajcie, za chwilę ktoś u was będzie. Powtórz to jeszcze. Dwóch członków koru pojechało do Krakowa zbadać sprawę. Dziesiątego maja korespondentom Pism Zachodnich w Warszawie rozdano oświadczenie koru dotyczące śmierci Pyjasa. W oświadczeniu połączono śmierć Pyjasa z anonimowymi listami i pogróżkami, które wcześniej dostawali członkowie koru, oraz żądano wyjaśnienia sprawy śmierci i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni, niezależnie od stanowiska, które zajmują. W ten sposób wiadomość o śmierci rozeszła się na Zachodzie i zaczęła żyć własnym życiem. Po części obrazując wydarzenia w Polsce, po części służąc interesom środków masowego przekazu i propagandy. W Monachium, w siedzibie Radia Wolna Europa, wiadomość zaczęła rosnąć.
Wiemy na razie niewiele, mówiono tu. Za tą sprawą kryje się o wiele więcej. Ponownie zabieramy głos w sprawie, która już od kilku dni budzi zaniepokojenie opinii publicznej w kraju i zainteresowanie środków masowego przekazu na Zachodzie. Chodzi o tło i okoliczności śmierci krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa, jednego z licznych młodych współpracowników KOR-u. Właśnie dotarł na Zachód tekst oświadczenia w tej sprawie Komitetu Obrony Robotników. Przeczytamy w całości ten dokument, który ogłasza prasa emigracyjna. Kiedy wiadomość o śmierci stała się powszechnie znana, w krakowskim dzienniku w rubryce wypadków pojawiła się niewielka wzmianka. Nawiązując do wyników badań Zakładu Medycyny Sądowej, podano, że przyczyną śmierci Pyjasa był upadek na betonowy podest klatki schodowej. Nam jest nieznany autor wersji upadku z wysokości i jak do tej wersji doszło. Czy tylko zadecydowało o tym miejsce znalezienia zwłok w klatce schodowej, gdzie oczywiście się, no, nasuwa się po prostu takie podejrzenie, że upadł z wysokości, skoro zginął, ale jeżeli chodzi o obraz sekcyjny, to myśmy wersję upadku z większej wysokości, na przykład pierwszego lub drugiego piętra, stanowczo wykluczyli. Naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Krakowskiej Henryk Sołga wyjaśnia powstanie błędu następująco. To jest zupełnie zrozumiałe. Otóż będący na miejscu funkcjonariusze na ulicy Szewskiej i prokurator stwierdzili, że na drugim piętrze znajduje się torba, chlebak, który stanowi własność Stanisława Pyjasa. Jego ciało leży dwa piętra niżej. Krew znajdująca się tam świadczyła o tym, że nastąpił upadek, a zatem skojarzenie ich w tym momencie prawidłowe doprowadziło ich do wniosku, że Pyjas spadł z klatki schodowej na twardą posadzkę na dole. Biuletyn informacyjny. Publikację błędnej wersji w prasie 4 dni po śmierci interpretowano w gronie kolegów Pyjasa jako próbę zamknięcia sprawy. Na prośbę przyjaciół Pyjasa i z pełnomocnictwa matki do śledztwa przystąpił ceniony krakowski adwokat Andrzej Rozmarynowicz. Gdy pan przystąpił do pracy, jaką teorię roboczą pan miał? Niestety będę się musiał uchylić na pytanie pana redaktora. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Wszystko, co wiem. Rozmarynowicz, członek Rady Adwokackiej Episkopatu, uczestniczył w przesłuchaniach, przejawiając wiele inicjatywy. Za jego sprawą włączono do śledztwa anonimy otrzymywane przez Pyjasa. Adwokat Rozmarynowicz przywiązuje niezwykłą wagę do tych anonimów, sugerując, że należy tutaj szukać tych, którzy mogliby coś bliżej powiedzieć o śmierci Pyjasa. Moim zdaniem, aczkolwiek widzę tutaj niesłychanie tragiczny zbieg okoliczności. W jednym dniu Pyjas składa doniesienie o tych anonimach do prokuratury, w następnym dniu ginie. To jednak, jeśli się przeanalizuje treść tych anonimów, to nie widzę żadnego związku przyczynowego między śmiercią, okolicznościami tej śmierci, a treścią anonimów. Jesteś jednak kawał buca, że tolerujesz obok siebie takiego śmierdziela. Służba bezpieczeństwa potrzebuje i takich kapusiów. Tępić ich to najpilniejsze zadanie obecnej chwili. Pamiętać musimy również, że są tutaj określone sugestie, że te anonimy pisali pracownicy Służby Bezpieczeństwa. Jak pan to wyklucza? Pytanie sformułowane jest w ten sposób, że nie mogę powiedzieć ani tak, ani nie. Wykluczać coś, czego się nie zna do końca, jest rzeczą niesłychanie trudną. Natomiast w moim przekonaniu, jako prokuratora i prowadzącego to śledztwo, naiwnością byłoby twierdzić, że napisał to do tych kolegów te anonimy pracownik Służby Bezpieczeństwa z przyczyn bardzo prozaicznych.
Jest to zrobione w sposób tak naiwny, że żaden fachowiec, który chciałby skłócić kolegów, nie zrobiłby go w tak naiwny sposób. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, przy analizowaniu treści tych anonimów, niezależnie od języka, który jest wulgarny, wredny, napastliwy, że znajdują się tam pewne elementy wiedzy o Pyjasie sięgające grubo wcześniej, aniżeli wydarzenia, co do których my możemy mieć czasowe pewność, że Pyjasem się ktoś interesował. Stwierdzili wysokie stężenie alkoholu zarówno w moczu, jak i we krwi. Ponieważ więcej było alkoholu w moczu niż we krwi, zaraz rozumiada, tak, we krwi było 2,6 promila, a w moczu było 3,27 promile. To wolno nam tutaj przyjąć, że wchłanianie alkoholu zakończyło się na pewno wcześniej niż 2 godziny przed śmiercią. Pyjas był trzeźwy, gdy wychodził z akademika o godzinie 17.40. Widział to kolega Pyjasa z roku, Pietraszko. Według Pietraszki za Pyjasem szedł mężczyzna, którego Pietraszko nie znał. Potem ślady urywają się. Kończy się piątek, zaczyna sobota. Jest 20 minut po północy, gdy Krystyna Bando wraca z poczty do domu. Wracam do domu, chodząc w ulicę Szewską z kierunku Rynku Głównego. Zauważyłam młodego człowieka, który zachowywał się jakoś odmiennie niż normalny młody człowiek. Po prostu szedł krokiem lekko tanecznym, zwolnionym. Zrobił na mnie wrażenie człowieka jak gdyby pod wpływem narkotyków. Absolutnie nie zrobił wrażenia pod wpływem alkoholu. Próby na narkotyki dały ujemny wynik. Natomiast ponownie przeprowadzone próby na alkohol wykazały 2,6 promila. Musiał więc wypić co najmniej 0,5 litra mocnej wódki. Pani mówiła, że powinni jeszcze inni ludzie głosić, ponieważ tam byli inni. Tak. Jacy to byli ludzie? To był kierowca samochodu, który ułatwił mi odejście od pana Pyjasa, który w pewnym momencie do mnie podszedł. A poza tym zauważyłam jeszcze dwóch przechodniów, którzy ten fakt widzieli. Ale nikt nie chodził za Pyjasem, tak? Nie. Za Pyjasem nie było nikogo. On był zupełnie solo. Ten klub nocny niedaleko ulicy Szewskiej raczej nie był lokalem, w którym Pyjas pił alkohol. Ale nie widziano go w żadnej restauracji. Oprócz Krystyny Bando nikt nie zwrócił na niego uwagi krytycznej nocy. Zbliżała się godzina wskazana przez lekarzy. Nie wszyscy mieszkańcy domu przy ulicy Szewskiej 7 śpią. Barbara Paneczko przygotowuje się do egzaminu. Jej sąsiad, emerytowany szatniarz, czyta gazetę. W mieszkaniu to nic nie słychać z tego mieszkania.
jeżeli nawet coś by się działo na korytarzu, to spokoju nic nie słychać nawet. W każdym razie nikt nie dzwonił, ani nikt nie stukał, ani tego wrażenia nic nie słyszałam takiego czegoś. Klamkę pomaleńku ktoś odmyka i takie odniosłem wrażenie, że ktoś ten łańcuch próbował na mnie podnieść, tak? Ale w żadnym wypadku nie podnieść, póki drzwi nie są całkiem domknięte. Tak? To było 10 po drugi, dokładnie pamiętam. Za chwilę słyszałem coś w tym rodzaju, tak. W sypialni piętro niżej stara wdowa pani Derewacz, której okna wychodzą na klatkę schodową, budzi się na odgłos trzasku. No, silny dosyć trzask był. Jak mnie zbudził, bo spała. Nie mogłam usnąć, bo no właśnie usnęłam i zbudził mnie ten trzask. Tak o pół do trzeciej. Zdziwiłam się sama, co to może być. No, coś spadło. Nie było słychać ani głosu, ani nic, tylko trzask. Jeśli by coś działo się na tej klatce schodowej niezwykłego, gdyby tam była jakaś bójka, jakaś szamotanina, to można wykluczyć przy tych walorach akustycznych tej klatki, ażeby to uszło ich uwadze. Cztery dni po śmierci sprzed Uniwersytetu Jagiellońskiego odjechał autokar ze studentami w kierunku Gilowic, małej góralskiej wsi na południu Polski. Rektor uniwersytetu zorganizował transport. Pyjas był jego studentem. Cmentarz w Gilowicach był obstawiony przez milicję w cywilnych ubraniach. Miasto zniszczyło mego syna, powiedziała matka. Dziadek pomacał głowę Pyjasa. Trafił na ślady sekcji. Mój wnuk został zastrzelony, powiedział. Jedynym dowodem świadczącym, że Pyjas w ogóle był na trzecim piętrze, pozostała jego torba na ramię. Stąd ją zabrałem, mówi sąsiad. Między naszymi drzwiami, a między sąsiadem, prawda, coś jakaś zielona, jakaś torba, szmata leży. Więc ja laską tak wziąłem, tak, patrz, jakaś torba jest, dobrze. I jakieś tam książki czy coś, prawda. Ja tą torbę wziąłem, tak jak w tej chwili siedzę, otworzyłem. Jakieś są dwie książki, dobrze. Książki, tytuł naprawdę nie pamiętam jest. Ale książka nie jakaś powieść, coś, tylko jakaś naukowa książka. A co pan robił? Tak. Poza tym druga książka, co się okazało, prawda, pamiętnik. Pamiętam datę ostatnią, prawda, 30 kwietnia. Tak. Dnia 30 kwietnia. Irracjonalność tego świata przeraża mnie. Jednak siedzę w jakiejś kawiarence w jednym z wielu miast świata, ogrodzony szybą czasu. Wspominam z nostalgią tamten czas, tamtych ludzi, ten kawał rzeczywistości, która nie była rzeczywista. Tylko mój duch unosi się nad wodami. Może jeszcze kiedyś stworzę ten świat. Tak bardzo tego chcę. Te obrażenia, które miał Pyjas, oczywiście mogły być zadane jakimś narzędziem. Aktywnym. Aktywnym, czynnie. To my to nazywamy urazy czynne, to znaczy pięść, noga. Ale równie dobrze powstały one od zetknięcia się z twardym przedmiotem. Upadek
i taki upadek mógł na przykład nastąpić na ulicy i krawężnik chodnika, w klatce schodowej krawężnik brzeg muru, czy wreszcie upadek na podłogę, na posadzkę, nierówny kamień. Ponieważ to są tak zwane obrażenia tłuczone, od powstałe od narzędzia tępo krawędzistego lub tępego, nie mającego żadnych charakterystycznych powierzchni, bliższe określenie narzędzia na podstawie wyglądu obrażeń nie jest możliwe. Istnieje również teoria, że Pyjas został zabity gdzie indziej i podrzucony na klatkę schodową przy ulicy Szewskiej 7. Naczelnik Wydziału Śledczego Henryk Sołga. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że wszystkie plamy krwi znajdujące się na jego odzieży są plamami nasiąkliwymi, nie kroplistymi. Gdyby Pyjas doznał tych obrażeń, zakładamy w jakimś punkcie w mieście, i następnie z tymi krwawiącymi obrażeniami został przeniesiony, porzucony, czy też przeszedł do klatki schodowej na ulicy Szewskiej, obraz tych plam byłby zupełnie inny. Musiałyby to być zgodnie z naszą wiedzą kryminalistyczną plamy kropliste. Dalej, charakter tych obrażeń i wprawdzie sugeruje, że one zostały zadane, że mogły być zadane przez, zwłaszcza przez pięść, to jednak jeśli porównamy to z miejscem znalezienia, z tym wybrzuszeniem, z tym, z tą nalewką, która znajduje się na klatce schodowej betonową, to wszystko przemawia za tym, że on upadł w sposób nieamortyzowany i ręką, i przemawia za tym jednocześnie ta ręka, która znajduje się podwinięta pod lewym bokiem jego ciała. Nie wyobrażam sobie przemieszczenie czy też porzucenie Pyjasa na ulicy Szewskiej w warunkach tak absolutnie anonimowych, jakby to musiało się stać w tym stanie rzeczy, jaki my znamy. Równolegle ze śledztwem w sprawie śmierci Pyjasa rozwinął się drugi wątek. Na tej samej stronie gazety, co błędna notatka o śmierci Pyjasa, była zapowiedź juwenaliów. Kraków dekorowano na to tradycyjne święto. Trudno mi powiedzieć, czy u nas tylko, czy tam, czy od nas, czy stamtąd tu ktoś przyjeżdżał. W każdym razie zaczęto się myśleć o takich rzeczy, żeby bojkotować juwenalia na takiej właśnie zasadzie, że nieuczestniczenie jako demonstracja jest najspokojniejszą formą demonstracji. I dano nam znać, że oni chcą bojkotować juwenalia i że oni nas bardzo proszą o pomoc techniczną. To jest opowiadacze, bo my mamy powieracze, oni nie mieli, wtedy jeszcze są i dziś nie mają. I że w związku z tym oni będą nam podawać teksty, a my im będziemy wysyłać odbite rzeczy. I to przez cały czas funkcjonowało. To znaczy ja przez telefon odbierałem teksty z Krakowa. Te teksty odbijano tutaj i ludzie wozili do Krakowa. W związku z zamordowaniem naszego kolegi Staszka apelujemy o nieuczestniczenie w juwenaliach i prosimy o współudział w trzydniowej żałobie, pisano na klepsydrach. Kiedy zaczęły się one pojawiać na ścianach akademików i murach kościołów, milicja i aktywiści ZSSP zaczęli je zrywać. W katolickim kraju poczytano to za obrazę majestatu śmierci. Msza żałobna za Pyjasa rozpoczęła się w ostatnim dniu juwenaliów w Bazylice Dominikanów. Kamisława szosnęła go. Zastanawiam się dlaczego. Może dla śmierci wywołuje na mnie takie wrażenie, że on walczył o sprawiedliwość. To wszystko to w głębi zrozumiałem wczoraj, wieczorem, około 10:00 na ulicy Szewskiej pod Siódemką.
Kwiaty na ścianie białe. Krzyż złoty. Tu został zamordowany Stanisław, student 5 roku biologii polskiej. Przy bramie w ulicy Szewskiej, ale i w różnych miejscach na rynku był czytany komunikat KOR-u. Poza tym to oświadczenie KOR-u. Poza tym było ono rozklejane na murach wokół rynku Starego Miasta. Czytały to oświadczenie różne osoby. We współpracy z KOR-em Wildstein, Maleszka i kilku innych studentów zredagowało oświadczenie, które głosiło. Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa została naruszona przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Zrzeszenia Socjalistycznych Studentów Polskich. W ten sposób ZSSP straciło moralne prawo do reprezentowania środowiska studenckiego, przyjmując wobec niego rolę policji. Dlatego powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem niezależnej organizacji studenckiej. To jest to oświadczenie, które było redagowane bardzo... Właśnie doraźnie i nieprzemyślane, także po prostu później byśmy sformułowali teksty, które dokładnie precyzują nasze zadania i sytuację, w której... Wiesz, myślę, że problem jest trochę pozornie postawiony, to znaczy czy głód w 1789 doprowadził do wielkiej rewolucji francuskiej? Ba, doprowadził, bo gdyby nie kryzys, to nie zwołano by konstytuenty dla nowych, nie zwołano by zgromadzenia generalnego dla nowych podatków, a gdyby go nie zwołano, to nie byłoby prawdopodobnie zburzenia Bastylii, to by się tak ciągło, prawda? Z tym, że ten proces, który kulminował w wielkiej rewolucji francuskiej, właściwie narastał od wielu dziesięcioleci i narastał poprzez szereg innych wydarzeń. Kiedy kilka tysięcy studentów maszerowało w kierunku Wawelu, gdzie odczytano oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności, na Starym Rynku, wyborem najmilszej studentki Krakowa, kończyły się trzydniowe juwenalia. Dzienniki zachodnie pisały: morderstwo w Krakowie budzi niepokój. Tysiące biorą udział w żałobie. Studenci maszerują, nowy komitet powstaje. Opozycja w Polsce podnosi głowę. 5 polskich dysydentów aresztowano. Cele wypełniają się. Przepaść pomiędzy panującymi a będącymi pod panowaniem. W Polsce szerzy się nieufność i strach. Gierek między młotem a kowadłem. Dziwne pogłoski. Pyjasa nie zamordowała krakowska milicja, ale agenci rosyjscy razem z tymi Polakami, którzy dążą do usunięcia Gierka. To, co pisały dzienniki na Zachodzie, docierało do Polski przez Radio Wolna Europa wraz z odpowiednim komentarzem. Aresztowania wśród działaczy Komitetu Obrony Robotników jeszcze bardziej podkreślają chorobę, trawiącą od roku polskie życie społeczne i polityczne.
Opinię tę wyrażono na łamach tygodnika włoskiej partii komunistycznej Rinascita. Msze żałobne w intencji Pyjasa odprawiono również w Lublinie i w Łodzi. Te zdjęcia są z odprawionej 20 maja mszy żałobnej w Warszawie. Przy okazji mszy żałobnych odczytywano oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności. Również polska prasa zaczęła pisać o sprawie. Widziała w tym tylko prowokację, która karmi wrogie Polsce zachodnie ośrodki propagandowe. Ani jedna gazeta nie próbowała szukać odpowiedzi na zasadnicze pytanie w całej sprawie. Dlaczego przedstawione przez tak niewielką grupę ludzi oskarżenie o morderstwo odbiło się tak wielkim echem w społeczeństwie? Służby bezpieczeństwa były obecne wszędzie, ale poza pojedynczymi aresztowaniami nie ingerowały w przebieg wydarzeń. W czerwcu studenci rozjechali się na wakacje. W lipcu zwolniono trzymanych w areszcie śledczym członków KOR-u. Oskarżono ich o rozprzestrzenianie fałszywych informacji, które godzą w interes Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tego rodzaju paragraf istnieje w kodeksie karnym każdego państwa. Zmienia się tylko jego interpretacja. Czy informacja, którą członkowie KOR-u rozpowszechniali w sprawie śmierci Pyjasa, była precyzyjna, prawdziwa we wszystkich przypadkach? Komunikat, który żeśmy oświadczenie o śmierci, było precyzyjne absolutnie. Może pan, to są autentyczne, konkretne, sprawdzane z dwóch źródeł cytat. Tak więc, kolejno rzecz biorąc, pierwszą informację mnie tak podana z Krakowa, że nie miał ani krewnych, ani przyjaciół. Okazało się, że tam jest ta dziewczyna, którą znam. I ta pierwsza informacja, którą ja podałem, była nieścisła. Tak po prostu otrzymałem wiadomość i tak ją przekazałem. Następne zostały po prostu przekręcone. Moje słowa zostały przekręcone. To znaczy, że nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja takiego zdania nie mogłem powiedzieć. Tu jest powiedziane, że nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale kto przekręcił wobec tego to? Przypuszczam, że to w przekazie. Ja to mam stale, regularnie. To znaczy, że ja mówię dziennikarzom, dziennikarze dają depesze. Depesza przychodzi do Wolnej Europy, Europę odczytuje. Oni robią komentarz, dodają zdania, słowa. I takie przekręcenia to ja mam niewątpliwie. Właśnie takie, że nie ulega najmniejszej wątpliwości. To ja czegoś takiego nie powiedziałem. Mówi Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program codzienny. Audycję powtarzamy, aby ułatwić słuchaczom odbiór w najdogodniejszym czasie. W ciągu jednego miesiąca Radio Wolna Europa nadało 19 godzin programu na temat śmierci Pyjasa i KOR-u. Te dwie sprawy stanowiły w tym okresie 56% polskiej tematyki Radia Wolna Europa. Śmierć Pyjasa zaczęła żyć również w kręgach polskiej emigracji politycznej. Być może ostatnia msza w intencji Pyjasa została odprawiona w Londynie w kościele świętego Andrzeja Boboli. Obecni byli wszyscy emigracyjni przedstawiciele politycznych władz Polski. Z ostatnim ambasadorem przedwojennej Polski, Edwardem Raczyńskim na czele.
Gdy oskarżenie o morderstwo uczyniło milicję stroną w sprawie, śledztwem zajęła się Wojewódzka Prokuratura w Krakowie. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie ustalenia okoliczności śmierci studenta 5 roku Wydziału Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa. Komunikaty zamieszczone w telewizji, prasie i w radiu nie miały wielu szans, by dać wyniki po tym wszystkim, co wokół sprawy już się stało. Do godziny 3 dnia 7 maja. Wszystkie nasze starania, ażeby odszukać ludzi, z którymi ewentualnie przebywał, spełzły na niczym. Nie znalazł się żaden człowiek, w którego towarzystwie Pyjas krytycznego popołudnia czy też wieczora przebywał. Ale też nie wiemy, czy istotnie przebywał w czyimkolwiek towarzystwie. Gdybym miał powiedzieć swoją prywatną opinię na ten temat, to moim zdaniem był to nieszczęśliwy wypadek przy pracy. To znaczy, oni go mieli zbić i uderzyli za mocno. Czy panowie się zgadzają? No, ja nie wydaje mi się, żeby jeśli to było morderstwo, to żeby ono zostało zaplanowane. Wydaje mi się, że było to przypadkowo. Zbadaliśmy rękopisy około 45 tysięcy osób. Przede wszystkim studentów, ale nie tylko studentów. Wszystkich tych, którzy mogli mieć z Pyjasem względnie, mieli z nim do czynienia. Do tej pory oczywiście nie ustaliliśmy autora anonimów. Poszukiwania trwają. Do zagadkowych spraw doszedł jeszcze tragiczny wypadek w końcu lipca. Zwłoki Pietraszki, studenta, który ostatni widział Pyjasa wychodzącego z akademika, wyłowiono z Zalewu Solińskiego. Te rysunki mitycznego mężczyzny, który według Pietraszki śledził Pyjasa, zrobiono podczas przesłuchania. Niektórzy zaczęli łączyć utonięcie Pietraszki ze śmiercią Pyjasa. Dla mnie niewyjaśnione do teraz, znaczy dla mnie jest jednoznaczne, dla nas wszystkich jednoznaczne, znaczy fakt morderstwa. No i cóż, no poza tym została jako osobista sprawa dla nas wszystkich. Rozumiem. Dla pana godziny. Cudownie. Ja bym mógł powtórzyć to, co powiedział Bronek w tej chwili. Wiesz, przede wszystkim jako po prostu śmierć Staszka, no właśnie jest pewnym właśnie faktem przede wszystkim osobistym, no druga sprawa. Nałożyło się do tego jeszcze szereg niewyjaśnionych do dzisiaj historii, łącznie ze śmiercią no, ostatniego świadka, do tej pory niewyjaśniony. Czy pan by coś zrobił? Znaczy ja zmienię... Znaczy ja byłbym gotów zmienić swój pogląd na śmierć Staszka, która... Wtedy, jeżeli się zjawi ten człowiek, który szedł z nim wtedy, 18, z którym go widział Pietraszko. Ten mechanizm śmierci, który wystąpił u Pyjasa, dla nas nie jest czymś rzadkim. My to obserwujemy, że obrażenie samo w sobie nie jest obrażeniem śmiertelnym. Bo takich obrażeń w bójkach, w pobiciu, przy upadkach, przy jakichś urazach mamy właściwie dziesiątki, a może nawet setki rocznie. Bo właściwie do takiej śmierci może nastąpić przy każdym wybiciu zębów, przy każdym złamaniu nosa, przy każdym stłuczeniu warg. Jeżeli tylko ten człowiek straci przytomność i do tego jeszcze będzie w takiej pozycji, że mu ta krew nie będzie swobodnie wypływać na zewnątrz. We wrześniu prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie śmierci Pyjasa. W toku śledztwa nie stwierdziliśmy, żeby śmierć jego była następstwem przestępczego działania,
osób drugich. Innymi słowy, doszliśmy do przekonania w oparciu o te dowody, które zebraliśmy, że najbardziej prawdopodobnym, najbardziej realnym przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek, jakiemu Stanisław Pyjas uległ w znanych okolicznościach w dniu 7 maja. Oczywiście to wcale nie wyklucza, że mogło nastąpić bądź też uderzenie go, bądź też inne obrażenia mógł ich doznać, które są stwierdzone w czasie sekcji zwłok. Jednakże śledztwo wykazało ponad wszelką wątpliwość, że te obrażenia nie mają żadnego związku przyczynowego z śmiercią Pyjasa. Adwokat rodziny złożył zażalenie w związku z umorzeniem śledztwa. Myśmy się od początku opierali na hipotezach, a nie na faktach. Stąd biegli nie spełnili swojej roli i wydaje mi się, że postawiłem im poważną ilość pytań, na które nie otrzymałem odpowiedzi, a jeśli odpowiedzi otrzymałem, to odpowiedzi te pozostają w sprzeczności z obowiązującą logiką formalną po prostu. Tak jak my to w hipotezie widzimy, inaczej tak jak to widzi prokuratura wojewódzka w swojej hipotezie umorzenia śledztwa, to tak śmierć nastąpić nie mogła. I uzyskać odpowiedź mogliśmy tylko od biegłych. Tej odpowiedzi myśmy od biegłych nie uzyskali, stąd domagam się jednego tylko, mianowicie ponownego sprawdzenia całości sprawy przez inny zespół biegłych, bo biegli mogliby pewne hipotezy odrzucić. To dla mnie nie budzi żadnej wątpliwości. Adwokat Rozmarynowicz pisze, że oprócz śmierci Pyjasa wszystko jest hipotezą. Co pan na to? No, oczywiście można tak twierdzić w każdej sprawie właściwie, gdzie następuje śmierć człowieka, przy której nikogo nie było, można snuć dowolną ilość hipotez i domysłów. Nie wszystkich wersji, nie wszystkich pogłosek można śledztwem, w toku śledztwa zdezawuować. Są takie pogłoski i takie hipotezy, których nigdy nie będzie żaden prokurator w stanie zdezawuować jako kłamliwych, jako nieprawdziwych, bo trzeba by było wtedy sięgnąć do już wręcz anegdotycznej przypowieści, że najtrudniej jest garbatemu udowodnić, że nie ma garb.